Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Nabożeństwo Trzech Zdrowaś Mario z opisem jego rozwoju, skuteczności i doznanych łask. W Tobie, o Matko, nadzieję pokładamy. Odcinek szósty, ostatni. Kto powinien odmawiać Trzy Zdrowaś Mario, kiedy i jak? Pierwsze. Kto powinien odmawiać Trzy Zdrowaś Mario? Na to pytanie nie wahamy się odpowiedzieć. Wszyscy bez wyjątku, którzy umieją odmawiać pozdrowienie anielskie, gdyż ta praktyka jest pożyteczna i korzystna dla wszystkich wiernych, każdego stanu i wieku. Święty Leonard de Porto Mauricio nie wyłączał nikogo, gdy mówił: odmawiajcie wszyscy. Święty Alfons Liguori potwierdza to słowami: nabożeństwo to jest pożytecznym dla wszystkich, dla pobożnych i dla grzeszników. Toteż rodzice powinni przyzwyczajać dzieci do tego pobożnego zwyczaju już od dzieciństwa. Młodzież powinna odmawiać te trzy Ave Maria, by zachować cnotę czystości. Rodzice, by dobrze wychowywali swą dziatwę. Kapłani, by dobrze i wiernie spełniali swe obowiązki kapłańskie. Zakonnicy i zakonnice, by wsparci pomocą Maryi Niepokalanej postępowali w doskonałości. Wszyscy, by sobie uprosić łaskę szczęśliwej śmierci. Drugie. Kiedy i jak odmawiać Trzy Zdrowaś Mario? Należy je odmawiać rano i wieczór. Najlepiej zaraz po wstaniu, by sobie uprosić opiekę Matki Niebieskiej. Można też odmówić je po rannym pacierzu, zanim się zabierze do pracy lub jakiego bądź zajęcia. Wieczorem, po modlitwach wieczornych lub przed samym udaniem się na spoczynek. W ten sposób spędzimy dzień i noc każdą pod opieką Matki Bożej. Co do usposobienia wewnętrznego, doskonałe spełnianie tej praktyki wymaga, żeby myśleć o trzech osobach Trójcy Przenajświętszej i żeby każdy z nich dziękować za przywileje udzielone Najświętszej Pannie. Błagać tę dobrą Matkę, by nam wyjednała pomoc Ojca, Syna i Ducha Świętego w życiu i przy śmierci. Pozdrowaś Mario należy z całą gorącością ducha i z żywym pragnieniem, by prośba nasza była wysłuchana, odmówić ten krótki akt strzelisty. O Mario, moja dobra Matko, zachowaj mnie dziś albo tej nocy od grzechu śmiertelnego. Jak już wyżej wspomnieliśmy, wielu świętych uczy nas, że to środek bardzo skuteczny do uzyskania łaski wytrwania w dobrym i zbawienia, a nie ma chyba nikogo, komu by nie powinno zależeć na tym, by wytrwał w łasce i zapewnił sobie śmierć szczęśliwą. Nowenna Trzech Zdrowaś Mario, zwana skuteczną. Praktyka odmawiania Trzech Zdrowaś Mario jest też podstawą nowenny zwanej skuteczną. Rzecz ta jest łatwą do zrozumienia, jeżeli bowiem Trzy Zdrowaś Mario tak są miłe Matce Bożej, że udziela ona wiele szczególnych łask za ich odmawianie, to czemuż by nie miała nimi obdarzyć tych, którzy je odmawiają w formie nowenny. Początek tej nowenny dała pewna pobożna osoba z Nantes dla grzeszników, która je rozpoczęła pierwsza w celu uzyskania łaski, o którą długi czas na próżno błagała, a którą otrzymała jeszcze przed ukończeniem nowenny. Odtąd wiele pobożnych dusz ją odprawia z wielką skutecznością, tak że dziś przetłumaczoną jest na różne języki
i wyprasza proszącym nadzwyczajne łaski. Niektóre z tych łask niżej przytaczamy. Im większą będzie ufność nasza w potęgę, mądrość i miłosierdzie Matki Bożej, a naszej Królowej, tym liczniejsze i bardziej zadziwiające będą łaski otrzymane. Nie należy się też zrażać ani tracić ufności, jeżeli nie zaraz będziemy wysłuchani, bo wcześniej czy później zawsze będziemy wysłuchani, czy to w sposób, o który błagamy, czy w inny, nieraz nawet pożyteczniejszy dla nas. Później w niebie, a może i tu na ziemi jeszcze poznamy mądrość i dobroć naszej boskiej Matki. Dlaczego tej lub owej prośby nie wysłuchała? Jeżeli chodzi o łaskę, na której otrzymaniu nam bardzo zależy, radzi się odprawić nowennę trzykrotnie, jedną po drugiej. Do Zdrowaś Maryjo, odmawianego w nowennie, można dodawać wezwanie. Przez Twoją potęgę, Twoją mądrość, Twoje miłosierdzie, o Maryjo niepokalana, opiekuj się nami, oświecaj nas, wspomagaj nas. Albo racz nam dać łaskę, o którą błagamy. Chcąc zaś tym pewniej otrzymać to, o co prosimy, dobrze będzie obiecać dwie rzeczy Matce Bożej. Pierwszą, że zawsze rano i wieczór wiernie odmawiać będziemy trzy Zdrowaś Maryjo. Drugie, że dla rozszerzenia jej czci opowiemy drugim o uzyskanej łasce. Nawrócenie wielkiego grzesznika. Pewien proboszcz tak opisuje to nawrócenie. Piotr, starzec blisko stuletni, zawsze był klęską parafii z powodu swej bezbożności i występków. Próbowano różnych środków, by go nawrócić, ale na próżno. Szatańska jego bezbożność wyczerpała cierpliwość wszystkich moich poprzedników, a moją szczególnie. Rozbójnik, mężobójca, obyczajów bezecnych, bezbożnik. Piotr nie cofał się przed żadną zbrodnią. Człowiek stojący nad grobem spotwarzał księży, szydził z religii, psuł niewinnych, chełpił się ze swych bezwstydnych namiętności i zaniedbywał sposobności czynienia i uczenia złego. Kiedy nabożeństwo Trzech Zdrowaś Maryjo zawitało do nas, bezbożnik przyjął je według swego zwyczaju szyderstwem. Pod koniec maja dotknęło go ramię Sprawiedliwości Bożej. Piotr zachorował śmiertelnie, lecz jak tu zbliżyć się do niego, by pomówić o sprawach jego duszy? W tym celu rozpocząłem nowennę Trzech Zdrowaś Maryjo przed obrazem Matki Bożej, a jednocześnie postarałem się o wsunięcie choremu pod poduszkę medalików. W 3 dni potem chory kazał mnie zawołać. I o cudzie Maryi, orędowniczki grzeszników, chory przyjął mnie uprzejmie, wyspowiadał się ze łzami i szczerym żalem. Matka Boża udzieliła mu nowej łaski, wracając zdrowie ciału. Dziś stary grzesznik jest zbudowaniem dla wszystkich. Zawsze go widzieć można klęczącego przed obrazem Matki Bożej, której, jak mówi, zawdzięcza niebo i ziemię. Tysiączne dzięki potężnej, mądrej i miłosiernej Matce Bożej od Trzech Zdrowaś. Uzdrowienie małej niewidomej. Karolina Lemerder liczyła rok 9, ale już od 5 roku życia nawiedzona była chorobą oczu, sprawiająca jej wielkie dolegliwości. Po wielu bezskutecznych zabiegach lekarskich i po użyciu różnych lekarstw matka postanowiła oddać ją do kliniki. Mimo to wzrok Karoliny tak się pogorszył, że wkrótce zupełnie ociemniała. W listopadzie lekarz oświadczył matce, że nie ma nadziei uleczenia. Wobec tego rozpoczęto w 3 domach zakonnych
nowennę Trzech Zdrowaś Mario, by biednemu dziecku uprosić uzdrowienie. 11 listopada, w ostatni dzień nowenny, kiedy zakonnica pielęgnująca małą chorą weszła na salę, usłyszała słowa: Siostro, ja cię widzę! Wszyscy osłupieli. Po chwili zaczęto pokazywać dziewczynce różne przedmioty, z których każdy nazywała właściwie. Wreszcie wezwano lekarza, by stwierdził ten cudowny rezultat, na widok którego i on osłupiał z podziwu. Matka Boża, przywracając wzrok małej niewidomej, pokazała raz jeden jeszcze, że modlitwa wytrwała i pełna ufności nigdy nie zawodzi. Dwa te przykłady wystarczą, jak sądzimy, do zachęcenia wiernych do odprawienia w potrzebie nowenny Trzech Zdrowaś Mario, zwanej słusznie przez wielu nowenną skuteczną. Nowenna do Matki Bożej od Trzech Zdrowaś Mario. O Mario, Panno Można, dla której nie ma nic niepodobnego, przez ową władzę, jaką Cię obdarzył Ojciec Wszechmocny, błagam Cię, przybądź mi na pomoc w potrzebie, w jakiej się znajduję. A że możesz mi dopomóc, nie opuszczaj mnie i posłuchaj. Jeżeli więc to, o co błagam, zgodne jest z najmilszą i najświętszą wolą Bożą, proszę Cię o wszechmoc błagająca, staw się za mną do Syna, który Ci niczego odmówić nie może. Błagam Cię o tę łaskę w imię tej potęgi bez granic, jakiej Ci Ojciec Niebieski udzielił i dla której uczenia wraz ze świętą Mechtyldą, której objawiłaś tę zbawienną praktykę Trzech Zdrowaś Mario, wołam do Ciebie. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jutro będzie następny dzień nowenny. Nowenna ta jest tylko 3-dniowa. Amen.